robiłam to potem właściwie amatorsko przyjaciołom w radio i nawet do filmu, aż w końcu zaczęłam pisać i doszłam do wniosku, że mogę to robić. I tak powoli z małego doszłam do tego, co robię w tej chwili. A jak wygląda właśnie ten proces pisania piosenki, dochodzenia do tego tekstu? Skąd się bierze pomysł? Wtedy, kiedy piszę, muszę być sama, ale to jest chyba normalne, bo wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam i te, które cenię i mówią o tym, osoby twórcze, jednak powtarzają, że trudno jest zgodzić życie domowe z czymś takim właśnie chociażby jak pisanie. To jedno z drugim nie idzie w parze, to się może zdarzyć, ale na pewno nie jest to reguła. Regułą jest izolacja. Skupienie na tym, co ktoś na... skupienie. Ja myślę, że to każda praca wymaga tego. A jak wygląda koncentracja przed występem? Czy ma pani jakiś specjalny sposób koncentracji? Jak najbardziej. Mam garderobę i na co najmniej 10-15 minut przed wyjściem na scenę lubię być sama. Wszyscy o tym wiedzą i szanują to moje przyzwyczajenie. To mi pomaga. No bo to jest, no trzeba wyjść w takiej kulistej postaci moim zdaniem. To znaczy to trzeba w sobie mieć. Tak to jest jak wybicie się przy skoku zwyż, w skoku w dal. No, musi być ta koncentracja, punkt wyjścia sam na sam. Zawsze jednak jest to wyjście z siebie do kogoś. To chyba na tym polega. A czy jest jakieś zdenerwowanie, tema przed występem? Zależy od sytuacji. Jeżeli jest to zwyczajny koncert, bo są koncerty zwyczajne i niezwyczajne. Jeżeli jestem pewna, jeżeli jest strona techniczna, wiem, że będzie działać bez zarzutów, bo były próby i ta próba się sprawdziła, a też się tak zdarza, że próba nie do końca satysfakcjonuje, a koncert się musi odbyć. Wtedy jest większe zdenerwowanie, ale mam stałą ekipę, sprawdzoną ekipę ludzi, którzy pracują ze mną od 5 lat i cenią pracę, bo muszę powiedzieć, że do 1989 roku po prostu ludzie, z którymi pracowałam, nie cenili pracy, nie cenili. Także jest to ogromna zmiana, że wreszcie ludzie, którzy pracują, cenią pracę. To jest nowum u nas w Polsce. To dzięki panu oczywiście. No mam nadzieję, no ludzie, którzy chcieli pracować dużo, mogą teraz pracować i robić rzeczy pożyteczne. Ostatecznie pani chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia i za tą interesującą dla mnie rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę.